Tadeusz Dębicki, panie prezesie, co zobaczą kibice wchodząc na stadion 21 lutego? Ja rozumiem, że przede wszystkim liczymy na widowisko i to jest to, co sportowe, wspaniałe i to jest to, co kibice przede wszystkim zobaczą. Natomiast reszta to infrastruktura. Ta infrastruktura jest dla klubu, dla Górnika i dla kibiców. A część rzeczy, część elementów tej infrastruktury będzie widoczna. Część nam już służy od dwóch czy trzech metrów jeszcze na starej trybunie, czyli na przykład oświetlenie 2500 luksów. Bardzo nowoczesne, likwidujące efekt migotania, szczególnie jest to ważne przy transmisji HD, przy tak zwanym slow motion, czyli w spowolnionym obrazie. Sprawdzaliśmy to zresztą na pierwszym meczu, na którym to funkcjonowało, u inżyniera wozu, który był bardzo zadowolony z tego systemu oświetlenia. Czyli jeden z najnowocześniejszych, nie ma w tej chwili według mojej wiedzy najnowocześniejszego systemu oświetlenia na polskich stadionach. System nagłośnienia, który już działał na meczu, on oczywiście nagłaśnia trybuny nowe, więc może na tej starej nie był słyszalny w pełnym wymiarze. Natomiast na pewno na trybunie północnej i południowej, jak Państwo doskonale wiecie, częściowo już oddanych do użytkowania, ten system był widoczny. No, oczywiście będzie funkcjonował nowy kontroler, ten widoczny w narożniku południowo-zachodnim, bardzo nowoczesny dla w sumie 14 osób. Policja i kierowanie imprezą masową wyposażone w system monitoringu wizyjnego. To w tej chwili jest 156 kamer w pierwszym etapie, nawet w rozdzielczości 5 megapikseli połączony. Oczywiście system PPOSZ, to jest to, czego nie widać, a co czuwa w ocenie straży, pożarnej. Bardzo nowoczesny system, który praktycznie powoduje, że pożarowy obiekt broni się sam. No, nie przesadzajmy, strażacy na pewno gdzieś będą czuwali, ale system jest wysoce zautomatyzowany. System inteligentnego zarządzania budynkiem, czyli tak zwany BMS, kontrole stref dostępu, elektroniczne. To są w zasadzie te elementy infrastruktury technicznej, klimatyzacja, wentylacja, które czuwają nad samą imprezą masową. Czyli tak jak mówię, część kibic zobaczy, część będzie czuwała w tle, ale wszystkie systemy będą funkcjonować. Pewnie pojawi się też pytanie odnośnie bezpieczeństwa. Czy kibice, zwłaszcza przy okazji wielkich derbów Śląska, mogą czuć się bezpiecznie? Bezwzględnie tak. Bezpieczeństwo jest priorytetem tego projektu i wykonawców. Wspomnę o systemie, o którym nie powiedziałem, czyli system monitoringu konstrukcji dachowej elektroniczny, który zbiera dane online i online są informowane, jest informowany operator o na przykład o obciążeniach konstrukcji dachowej, co może mieć znaczenie w przypadku dość sporych opadów śniegu. Będziemy mieli możliwość funkcjonowania z odpowiednim wyprzedzeniem. System przeciwpożarowy, oczywiście też mówimy o bezpieczeństwie, no ale cała obsługa zapewniona ze strony organizatora imprezy masowej, czyli Górnika Zabrze. Panie prezesie, pan prezes Marek Paus, jaki Górnik wybiegnie na boisko 21? Lepszy. Taką mamy nadzieję. Jeszcze lepszy niż w grudniu to będzie ciężko, natomiast no, oczywiście przechodząc jakby do poważniejszego tonu, ostatnie 4 kolejki w poprzednim roku kalendarzowym nie zmieniają faktu, że jesteśmy na przedostatnim miejscu w tabeli. Mam nadzieję, że niedługo. Natomiast te ruchy kadrowe, które były wykonywane i to były wykonywane, jak Państwo zauważyli, od razu na początku okresu transferowego, no, głównie miały służyć wzmocnieniu zespołu i to wzmocnieniu pod kątem jakby graczy rezerwowych, to znaczy tych, którzy zastępując graczy z podstawowego składu wnoszą jakość. Takie było założenie trenera, bo oczywiście nie odkryję tutaj Ameryki, jeżeli powiem, że w tym obszarze mieliśmy no, bardzo duże problemy. Ja zostawiam na boku takie mecze jak z Termaliką u siebie, gdzie chyba 8 zawodników było kontuzjowanych, ale sztab trenerski dokonał analizy jakby jakości naszego
składu drugiego, czy jakości rezerw i wyszło nam z tych analiz, że od momentu, kiedy trener Ojrzeński został trenerem, to tak naprawdę z ławki dostaliśmy tak naprawdę jedno podanie w meczu z Jagiellonią, gdzie Sadzawicki podał do Romana i z tego padła bramka, więc pokazuje to, że nasza ławka nie dawała jakości, więc pod tym kątem były te wzmocnienia. Najważniejsze, że większość zespołu wydaje się być dobrze przygotowana do drugiej rundy, również w tym obszarze zdrowotnym. Oczywiście świat nie jest idealny, więc byłoby zbyt fajnie, gdyby wszystko szło po naszej myśli. No, oprócz Rafała Kośnika, co do którego już wiemy, że najpewniej nie zagra do końca sezonu. Wszystko wskazuje na to, że do końca sezonu stracimy też Erika Grendela, ponieważ odnowiła mu się kontuzja i zdaniem sztabu medycznego czeka go operacja i to de facto przy tym bardzo skróconym sezonie, który się kończy bodajże 22 maja, w zasadzie wyklucza jego udział, no ale poczynione transfery, wzmocnienia w linii defensywnej powodują, że no mam nadzieję uda się tą dziurę jakoś załatać, tym bardziej, że w końcówce poprzedniego roku de facto musieliśmy sobie bez Erika radzić praktycznie we wszystkich meczach. Więc mamy nadzieję, oczywiście życie zweryfikuje, wojsko to pokaże, ale mamy nadzieję, że ta jakość została, jakość drużyny została podwyższona. A co do motywacji, no to wiadomo, Państwo czytacie, obserwujecie to, co mówią zawodnicy. Dla nikogo miejsce w tabeli nie jest satysfakcjonujące i myślę, że i osobowość trenera i ten pewien dyskomfort drużyny polegający na tym, czy wynikający z tego, że jesteśmy na przedostatnim miejscu, spowoduje, że jeżeli chodzi o motywację, nie będzie z tym najmniejszego problemu, więc jaki będzie Górnik? No, zwycięski, mam nadzieję. Z kibiców nie ma Górnika Zabrze. Dawid Florek, jak kibice, co kibice szykują na to wydarzenie? Może zacznę od początku, od dłuższego czasu, czyli od 2 miesięcy pracujemy nad hymnem. Hymn będziemy nagrywać 9 lutego w Zabrzańskim Domu Muzyki i Tańca. Tam też wszystkich Państwa serdecznie zapraszam. Skład załogi, która tworzy ten hymn, znaleźli się przedstawiciele kibiców, osoby delegowane z klubu, osoby delegowane z miasta. Obecnie kończą się pisać już nuty, tekst jest gotowy, także 9 lutego nagrywamy. To jest taki priorytet teraz dla nas. Kolejną rzeczą, którą robimy do derbów, jest turniej kibiców, Torcida Cup. Odbędzie się dzień przed derbami, czyli 20 lutego w hali Pogoni. Będzie turniej międzynarodowy, przyjadą ekipy z Chorwacji, z Czech. Także tam będziemy się uczyć śpiewać ten hymn na trybunach, więc to będzie też taka swego rodzaju rozgrzewka przed niedzielnym meczem derbowym. Tyle, no już przygotowuję się też oprawa, no ale już tutaj nie chciałbym zwykle. Oprawa ma być niespodzianką. Tak, oprawa będzie niespodzianką, nie będziemy tutaj mówić co dokładnie na niej znajdzie się. Będzie na pewno okazała i pójdzie szeroko w świat. Bartłomiej Berek, dyrektor marketingu. Bartku, gdybyś mógł jeszcze w kilku zdaniach powiedzieć, jak Górnik przygotowuje się organizacyjnie na to wydarzenie i na nowy sezon? Kampania promocyjna, która, jak powiedział pan Tomasz Karyszek, już notabene ruszyła. Od piątku rozpoczęło się wieszanie billboardów na terenie Śląska. Jak wyglądają, można zerknąć na ten ekran. Wszystkie miasta, które są związane z Górnikiem, w których znajdują się liczne grupy kibiców Górnika, w tych miastach te banery, billboardy, ale również plakaty się znajdą, do tego tradycyjnie ulotkowanie, kampania internetowa, promocyjna, reklama radiowa plus kilka niespodzianek, które planujemy wspólnie z kibicami. To jakby dotyczące promocji tego meczu, ale nie tylko tego, bo to jest mecz Wielkie Derby Śląska, to jest mecz nośny, ale również trzeba zadbać o to, aby była dobra promocja i dobry marketing co do innych spotkań. I tutaj wspólnie z kibicami
kibicami będziemy nad tym bardzo, bardzo mocno pracowali, żeby ten górnik outdoorowo w miastach naszego regionu był możliwie mocno widoczny. Zaczęliśmy od soboty. Patrząc szerzej, my traktujemy ten rok jako taki rok, który może być przełomowy, jeśli chodzi o organizację i marketingowe aspekty funkcjonowania klubu. Dopracowujemy szczegóły nowej umowy z naszym sponsorem technicznym, którym, jak Państwo wiedzą, jest firma Adidas. Trwają bardzo zaawansowane prace, no w pocie czoła pracujemy nad tą stroną internetową, strona sklepu, design sklepu, który już przecież, jak wiemy, wkrótce też zostanie przeniesiony do nowego pasażu. To wszystko ma w perspektywie najbliższych miesięcy stać się również poza sportową działką, poza grą, miejmy nadzieję i wierzmy w tę wspaniałą Górnika Zabrze, również wizytówką naszego klubu. Projekty crowdfundingowe wdrażamy również, przywracamy, może nie wdrażamy, ale przywracamy do życia nasz miesięcznik po kilku latach nieobecności na rynku. Również magazyn Górnik powróci już wkrótce do sprzedaży, do dystrybucji, no ale przede wszystkim ten mecz otwarcia, który przyciągnie pełną frekwencję, o czym jesteśmy przekonani. Z nim również będzie wiązał się szereg atrakcji. Na razie większości z nich nie chciałbym zdradzić, zdradzę tylko jedno. Wspólnie tutaj z kibicami, z właścicielem klubu przygotowaliśmy gadżet otwarcia. Proszę, może dalej zaprezentujemy. Każdy kibic obecny na stadionie na Wielkich Derbach Śląska otrzyma taki oto szal dwustronny. Górnik Zabrze z jednym. Nazwa wydarzenia, czyli Wielkie Derby Śląska, to jest część druga. Ostatnio dużo pracy również włożyliśmy we współpracę z naszym nowym partnerem, którą będzie firma Cole Porter, ale to już może szczegóły tej współpracy pozostawię. Pan Arkadiusz Panicki, przedstawiciel Cole Portera. Oprócz tej nowoczesnej, wirtualnej sprzedaży, aczkolwiek realnej sprzedaży biletów na mecze Górnika, bilety będzie można kupować również już niebawem w punktach partnerskich, no i w sieci Cole Portera. Panie Arkadiuszu, ile takich punktów będzie w najbliższym czasie uruchomiono? Panie prezesie, takich punktów docelowo planujemy uruchomić około 50, natomiast nie jest wykluczone, że tych punktów może być więcej. Natomiast w najbliższym czasie chcielibyśmy uruchomić około 24 punktów na sam początek. Może uda się już na te najbliższe derby to zrobić. Będziemy oczywiście nad tym bardzo mocno pracować. Wiadomo, no życie zweryfikuje, jak to się wszystko uda, natomiast bardzo mocno nad tym pracujemy. Umowa jest już praktycznie w finalizacji. Niedługo będzie tutaj poprowadzona do podpisu. I tak to wygląda na ten moment. W jakich miastach kibice będą mogli przyjść do punktu Cole Portera i co będą potrzebowali, żeby kupić bilet? Finalnie będą to 24 miasta, łącznie z Zabrzem. Może wymienię tak pokrótce, jakie to będą miasta, więc Gliwice, Katowice, Imielin, Kalety, Knurów, Kuźnia Raciborska, Lubliniec, Mysłowice, Orzesze, Piekary Śląskie, Poręba koło Zawiercia, Pyskowice, Racibórz, Radziąków, Ruda Śląska, Rybnik, Redutowy, Tarnowskie Góry, Wola koło Pszczyny, oczywiście Zabrze, Zawiercie oraz Żory. Czyli w tych miejscach łącznie około 50 punktów Cole Portera, tam będzie można nabyć bilet. Czyli kibic, tak, który będzie przychodził do Państwa, oprócz biletu będzie mógł również w przyszłości nabyć gadżety Górnika, miesięcznik klubowy. Tak, na początku naszej współpracy skupimy się na tym, aby kibice Górnika mogli kupić bilety, aby mogli zarejestrować się do nowego systemu sprzedaży, ponieważ jest całkowicie nowy ten system, a w dalszym czasie, w późniejszym terminie będziemy tutaj wdrażali sprzedaż gazetów, różnych ciekawych rzeczy, także ta współpraca to nie jest tylko sprzedaż biletów, także będziemy się starali tutaj szeroko pójść, że tak powiem, i żeby ta współpraca bardzo ciekawie wyglądała dla klubu, a także dla kibiców i fanów.